Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wykładzie. Witam nauczycieli, opiekunów oraz młodzież. Mam tutaj dosyć długą listę. Więc tak, młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Chrzanowie. Uczniów szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 151 w Krakowie imienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szóste liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Krakowie oraz młodzież liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Miechowie oraz kilka osób prywatnych. Dzisiejszy astronomiczny wykład zatytułowany Fotometria, jak zmierzyć światło gwiazd, wygłosi pan dr Grzegorz Stachowski, który ukończył studia astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat uzyskał w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, badając odległość do małego obłoku Magellana poprzez obserwację gwiazd zaćmieniowych. Swoją karierę naukową zaczynał w Obserwatorium Astronomicznym na Suchorze należącym do Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie pracuje w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej. Naukowo zaś zajmuje się obserwacjami różnego rodzaju obiektów na niebie, w szczególności gwiazd zmiennych, metodami fotometrycznymi i spektroskopowymi. Przez jedną kadencję był prezydentem Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej z astronomii i astrofizyki. Kończąc, zaznaczam, że po wykładzie będzie można zadawać wykładowcy pytania, jak również chwilę porozmawiać osobiście z wykładowcą. A teraz już zapraszam pana doktora Grzegorza Stachowskiego do wygłoszenia wykładu. Bardzo proszę. Dziękuję. Słychać mnie, tak. Dobrze. To patrząc na te poprzednie wykłady, które były w tym cyklu, zauważyłem, że często było, jeśli chodzi o tematy astronomiczne, mowa o różnych odkryciach, różnych rodzajach gwiazd, innych obiektów na niebie, ale nie było powiedziane, jak to tak naprawdę te rzeczy mierzymy od strony kuchni. Więc pomyślałem sobie, że coś takiego Państwu opowiem dzisiaj. Jeśli Państwo tamtych wykładów nie widzieli, no to możecie sobie na YouTube zobaczyć, albo też może się Wam to przyda w przyszłości, kiedy gdzieś albo będziecie się uczyli o astronomii, albo czytali jakieś wiadomości popularno-naukowe, czy w telewizji oglądali jakieś wiadomości popularno-naukowe na temat astronomii. I przy okazji dowiemy się też, czym się różnią kamery astronomiczne od takich zwykłych aparatów cyfrowych, które używamy na co dzień, które mamy na przykład no, taką mały aparacik, jak tu leży, albo w telefonie. Każdy takie coś ma. Więc zacznę od tego zdjęcia. Może niektórzy z Państwa go znają, to jest bardzo znane zdjęcie zrobione przez teleskop Hubble'a no, już sporo lat temu, przedstawiające tak zwany Hubble Deep Field, czyli głębokie pole Hubble'a, najbardziej odległe galaktyki we Wszechświecie. To zdjęcie ilustruje kluczowy problem, jaki mamy w astronomii. I to jest to, że wszystko, co badamy, jest bardzo, bardzo, bardzo odległe. W odróżnieniu od w zasadzie dowolnej innej nauki ścisłej, gdzie jesteśmy otoczeni tym, co badamy, albo możemy to w laboratorium zbadać, zrobić sobie doświadczenie, wyjść na dwór, zmierzyć itd., itd., to w astronomii nie mamy możliwości jakby dotknięcia gwiazd fizycznie. Nie jesteśmy w stanie do nich polecieć, przynajmniej na razie, nawet wysłać sondy nie jesteśmy w stanie. Jedynie, co możemy zrobić, to jest obserwować to światło, które te gwiazdy i inne obiekty na niebie, galaktyki, mgławice, planety w naszą stronę wysyłają czy odbijają. I to jest jedyny sposób. Więc cała astronomia tak naprawdę sprowadza się do w jakiś sposób wnioskowania o tych gwiazdach, o tych obiektach na podstawie tego światła, które do nas dociera. Przez światło tutaj można rozumieć bardziej ogólnie też mikrofale, promieniowanie rentgenowskie itd., itd. To wszystko jest tak naprawdę światłem, czyli promieniowaniem elektromagnetycznym. Jeśli chodzi o jak my to światło możemy wykorzystać do
zwiększenia naszej wiedzy o gwiazdach i innych obiektach, to właściwie mamy w trzy kategorie pomiarów, rodzajów pomiarów. Mamy tak zwaną astrometrię, czyli pomiar gwiazd. Metrologia, geometria, to jest końcówka słowa pochodząca z greki, które oznacza mierzenie czegoś. Więc astrometria to jest mierzenie gwiazd i to sprowadza się do mierzenia pozycji gwiazd i ich ruchów. Fotometria, foto, światło, pomiar jasności gwiazd, do tego się sprowadza i o tym będziemy dzisiaj mówili. Natomiast ta trzecia kategoria to spektrometria, czyli pomiar widma gwiazd. Czasami nazywane też spektroskopią. No i tutaj badamy skład tego światła, jakie tam są częstotliwości, długości fali, absorpcja, emisja, co tam się dzieje, to nam pozwala określić na przykład skład chemiczny obiektów na niebie, między innymi gwiazd. Więc dzisiaj się skupimy na tej fotometrii. Być może będzie kiedyś okazja, żeby Państwu opowiedzieć o tych drugich dwóch kategoriach. Każda z nich jest na tyle obszerna, że tu nawet jeden wykład tak naprawdę to jest za mało, żeby o tym opowiedzieć. Więc historia fotometrii sięga starożytności. Astronomia to w ogóle jest czasami nazywana najstarszą z nauk. Sięga starożytności nawet dalej niż starożytni Grecy, którzy tutaj wymieniłem, tylko też starożytni Babilończycy i jeszcze wcześniejsze cywilizacje, które istniały, już patrzyły w niebo, już badały, zapisywały, zapamiętywały, spróbowały zrozumieć to, co się tam dzieje. Natomiast starożytni Grecy bardzo jakby pchnęli do przodu tą całą naukę pod względem systematyzacji tej wiedzy. Hiparkos Nikei to był człowiek, który na przykład po raz pierwszy próbował zmierzyć odległość od Ziemi do Księżyca. Nie do końca mu to wyszło, ale metodę miał poprawną, no tylko nie miał takich narzędzi, które by to pozwoliły, żeby zrobić to na tyle dokładnie, jak to robimy teraz, ale jego przybliżenie było bardzo dobre, a jego metoda i pomysł, jak to zrobić, było bardzo poprawne. Natomiast to, co on też wprowadził po raz pierwszy, przynajmniej w zapisach, o których wiemy, to jest podział gwiazd na kategorie. Nie tylko ta gwiazda jest jaśniejsza od tamtej, ale starał się jakoś je zaklasyfikować. To są te gwiazdy najjaśniejsze, to są te gwiazdy najsłabsze. Tutaj są kategorie pomiędzy tym. Niestety jego oryginalne prace zaginęły. Znamy je tylko z cytowań w innych późniejszych pracach. Więc nie do końca wiemy dokładnie, co on tam opisywał na ten temat, ale mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast jakby już bardziej znane i bardziej usystematyzowane, to były trochę późniejsze tutaj, no mniej więcej 200 lat późniejsze, prace Klaudiusza Ptolemeusza. Ci z Państwa, którzy troszeczkę już o astronomii się nauczyli, no to na pewno wiedzą, że Kopernik, którego rok świętujemy w tym roku przy okazji, Kopernik wymyślił system heliocentryczny, postawił jakby Słońce na środku Wszechświata i Ziemia i inne planety krążyły wokół Słońca. Otóż poprzedni system, który był używany przez wieki, uważany jako ten właściwy model Wszechświata, to był właśnie system Ptolemeusza, system z Ziemią na środku Wszechświata, wokół którego krążyło Słońce, Księżyc, inne planety i w dużej odległości gwiazdy. I za to Ptolemeusz jest najbardziej znany w jakby takiej popularnej wiedzy. Ale z punktu widzenia astronomii takiej naukowej dużo ważniejsze jest to, że on też robił katalogi gwiazd i zrobił taki pierwszy katalog, przynajmniej taki, który się zachował w całości, gwiazd i ich pozycji na niebie. I te wszystkie jego prace były zawarte w takim wielkim zbiorze jego zapisów, który się nazywało po grecku Mathematica Syntaxis, czyli jakby złożenie matematyki, złożenie tej wiedzy matematycznej, ale jest w części znany jako Almagest. I to jest ta nazwa, którą Państwo na pewno się spotkacie
w przyszłości poszukacie sobie w internecie, to znajdziecie od razu. Almakes to jest, pochodzi z arabskich, późniejszych arabskich tłumaczeń tego tekstu, które się przyczyniły do tego, że on się do Europy przedostał i zachował. Bo oryginalne greckie zapisy zniknęły, ale zostały te zachowane, te tłumaczenia na język arabski, które potem były tłumaczone na łacinę i później już się rozpropagowały po Europie. I po arabsku Almagest to pochodzi z Almagesti, czyli największy, najważniejszy. Bo to było uważane, że najbardziej ważną i podstawową pracą naukową z astronomii. I w tej pracy, oprócz systemu geocentrycznego, o którym mówiłem wcześniej, Ptolemeusz zawarł takie katalogi. To jest z późniejszego wydania już po łacinie. I tu są tabele gwiazd. Po lewej stronie, w lewej kolumnie jest opis tej gwiazdy. On nie używał nazw gwiazd tak, jak my używamy. My nazywamy gwiazdę Syriusz, Betelgeza, Altair, Aldebaran. Takie nazwy mamy. On tych nazw nie znał, bo te nazwy nadano później. Właśnie głównie przez arabskich astronomów. I do nas w ten sposób doszły. On tutaj opisuje te gwiazdy jako ta gwiazda u góry po lewej w gwiazdozbiorze Oriona, albo ta najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Wielkiego Wozu. Tego typu opisy tu ma. I są podane pozycje tych gwiazd. To właśnie wchodzi do tej drugiej dziedziny astrometrii, o której mówiłem wcześniej. Ale nas interesuje w tym wykładzie ta ostatnia kolumna. Tutaj ta ma taka malutka, pojedynczymi liczbami wypisana. Tu jest powiększenie po prawej. Jak sobie popatrzymy na tutaj ten nagłówek u góry, ja go tutaj obróciłem i powiększyłem, to tu jest mag napisane. I mag to oznacza magnitudo. Dosłownie to znaczy wielkość. Bo to, co zrobił Ptolemeusz, bazując prawdopodobnie na tych wcześniejszych pracach Hiparcha, ale znamy to z Ptolemeusza, to podzielił gwiazdy na 6 kategorii. Od najjaśniejszych do najsłabszych i najjaśniejsze nazwał gwiazdami pierwszej wielkości. I kolejno drugiej wielkości, trzeciej wielkości, czwartej wielkości, piątej wielkości, szóstej wielkości. Te 6 to już były takie ledwo widoczne dla gołego oka. Należy o tym myśleć trochę tak jak klasy w pociągu. Nie, że w pociągu mamy pierwszą klasę, to jest ta najlepsza, potem mamy drugą klasę. Kiedyś dawniej była trzecia klasa, gdzie w ogóle nie było foteli i wszyscy stali. I tak się jeździło. Nie? No to na tej samej zasadzie. On uważał, że po prostu te najjaśniejsze gwiazdy były te najważniejsze i on im właśnie nadał tą taką klasyfikację klasową. Więc tu mamy troszeczkę tak na odwrót, bo w dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli coś jest jaśniejsze, to jest większą, to ma większą liczbę, nie? Jest więcej sygnału, jest więcej elektronów, jest więcej fotonów, więcej światła, poziom jest większy. Tutaj skala jest na odwrót. I to często ludzi, którzy się z astronomią spotykają po raz pierwszy, wprowadza w trochę konfuzję, no bo jak to jest, że ta skala, że mniejsza liczba to jest jaśniejsza gwiazda. A to się właśnie bierze właśnie z tej skali magnitudo. I po polsku to się tłumaczy jako wielkość gwiazdowa, ale często się też używa właśnie ten zwrot magnitudo z łaciny, tak jak właśnie w tej tabelce, którą tam pokazałem. I tą skalę my używamy tak naprawdę do dzisiaj. 2000 lat dalej dzisiaj, jak ja analizuję gwiazdy, jak tak pan profesor mówił o moim doktoracie, o mojej pracy doktorskiej, jak ja te gwiazdy tam analizowałem, przedstawiałem te wyniki, to też to robiłem w skali magnitudo. Tylko teraz już nie do końca używamy tej oryginalnej klasyfikacji Ptolemeusza, tylko skalę według Pogsona. Pogson to był brytyjski astronom pod koniec XIX wieku pracujący. To jest jego zdjęcie. I już wtedy ta wiedza o tym, jak postrzegamy jasność, troszeczkę się poprawiła. Ten aparat matematyczny się trochę poprawił. I wiadomo było, że oko ludzkie nie widzi jasności liniowo. To znaczy, jeżeli coś my
dostrzegamy jako dwa razy jaśniejsze, to nie znaczy, że tam jest dwa razy więcej światła, dwa razy więcej energii. Ta skala jest nieliniowa, to reprezentuje ten wykres, który tutaj jest u góry. Na poziomie osi to jest ta jasność taka właśnie fizyczna, a u góry jest ta, na pionowej osi jest ta, którą my postrzegamy. Więc my to tak nieliniowo postrzegamy. I on to wszystko wziął i wziął te skalę Ptolemeusza i wymyślił, że różnica między pierwszym gwiazdą pierwszej magnitudo, gwiazdą pierwszej jasności, pierwszej wielkości gwiazdowej, jest około 100 razy wobec tej gwiazdy szóstej wielkości gwiazdowej, czyli ona jest 100 razy jaśniejsza. I podzielił te stopnie na właśnie porówno w tej skali od 1 do 100. Czyli pomiędzy pierwszym a drugim stopniem różnica w jasności, w sensie ilości energii, która do nas dociera, no to jest około 2,5 razy. I wymyślił ten wzór, który tutaj jest na dole wypisany. To jest jedyny wzór, który jest w tym całym wykładzie. Nie musicie go zapamiętać, ale będzie się on się powtarzał w trakcie, bo to jest ten taki fundamentalny wzór, który przelicza nam fizyczny pomiar jasności. I zobaczycie, że to jest w różny sposób mierzone na tą skalę magnitudo, którą wymyślił Ptolemeusz 2000 lat temu i którą my to dzisiaj używamy. I to wszystko się łączy. I możemy sięgnąć do prac pisanych przez Ptolemeusza, czy przez tych arabskich astronomów, czy przez Kopernika, czy przez Pogsona, czy przez kogoś, kto pracował 20 lat temu, czy 10 lat temu, czy w zeszłym roku i popatrzeć na te liczby, i one się ze sobą łączą, bo to jest wszystko ta sama skala i ta sama ciągłość skalowa. I takich rzeczy to w innych naukach raczej nie ma, że sposób pomiaru, sposób określenia jakiejś wartości 2000 lat historii ma. Tutaj jest to podane jako względna jasność, przepraszam, względny pomiar pomiędzy dwiema gwiazdami o różnych jasnościach. Po prostu robimy tak, że definiujemy, że któraś gwiazda ma na przykład magnitudo 0 i względem niej wszystkie inne pomiary robimy. Więc to nam działa jeden taki punkt zerowy i w ten sposób to równanie tutaj wypisujemy. Więc po lewej m to są te wielkości gwiazdowe w tej skali magnitudo. L1 przez L2 to jest stosunek jasności w jednostkach fizycznych tych dwóch gwiazd, czyli na przykład ile tam energii my od tej gwiazdy odbieramy. Natężenie oświetlenia, na przykład w luksach, jeżeli ktoś zna tę jednostkę. Więc ta praca Pogsona i ten pomysł Pogsona sprowadził jakby subiektywną skalę magnitudo używaną przez Ptolemeusza do czegoś już co dało się mierzyć i powiązać z fizycznymi wielkościami. I to pozwoliło też rozszerzyć skalę ponad to, co miał Ptolemeusz. Bo Ptolemeusz po pierwsze nie widział gwiazd słabszych niż szósta wielkość gwiazdowa, no bo były za słabe. Po drugie, po prostu wszystkie te najjaśniejsze rzeczy klasyfikował jako pierwszej wielkości gwiazdowej, no bo w zasadzie to już mu nie robiło różnicy. Natomiast my już jesteśmy w stanie to rozszerzyć tą skalę i policzyć nawet takie rzeczy jak jasność Słońca czy jasność Księżyca w skali tej wielkości gwiazdowej. Więc na przykład Słońce, gdybyśmy je zmierzyli, wychodzi, że ma wielkość gwiazdową minus 27. Pamiętamy, że im mniejsza liczba, to jest im jaśniejszy obiekt. Księżyc no około minus 12, Wenus, planeta Wenus, najjaśniejsza planeta na niebie, minus 4,5 mniej więcej. Kilka innych gwiazd, Syriusz na przykład, to jest minus 1 mniej więcej. No i tu widzimy dalsze obiekty. 6 to się przyjmuje właśnie jako ta skala, ta granica skali tego, co my widzimy gołym okiem, a później mamy słabsze gwiazdy. Czyli na przykład lornetką zobaczymy to mniej więcej 10 wielkości gwiazdowej,
teleskopami coraz to głębiej i tutaj teleskop Hubble'a no to widzi tak około do 30 wielkości gwiazdowej. Czyli te galaktyki, które ja tam pokazywałem na tym pierwszym zdjęciu, na tym pierwszym slajdzie, który pokazałem, no to są właśnie obiekty w skali 28, 29, 30 magnitudo w tej skali. Ale to cały czas jest ta sama skala, którą wymyślił Ptolemeusz. Oryginalnie. No i Hiparch. Nie zapominamy o Hiparchu. No. Więc to jest takie, przynajmniej dla mnie, dosyć fascynujące. Mam nadzieję, że Państwa to też inspiruje trochę do tej astronomii. No i do pomyślenia właśnie o tej ciągłości takiej naukowej, która tutaj jest w tym przedmiocie. Więc popatrzmy teraz na to, jak ten pomiar naukowy tej jasności jest robiony. No to po pierwsze było właśnie ten pomiar wizualny. Ta ocena wizualna, którą robił Ptolemeusz, ale później też doskonalili inni, żeby to było bardziej precyzyjne i bardziej dokładne. Zaraz o tym powiem trochę więcej. Później wymyślono błony fotograficzne, emulsje fotograficzne i robiono zdjęcia. Tutaj jest takie zdjęcie zrobione. Te zdjęcia pomiarowe, astronomiczne nie były robione na błonie fotograficznej, tylko na kliszach szklanych, nawet większych niż ta. To jest średnich rozmiarów. Ponieważ one są nieruchome, one nie wyginają się, więc nie ma zniekształceń. Później wymyślono elektronikę, pomiary fotoelektryczne i na końcu obecnie się stosuje pomiary cyfrowe kamerami cyfrowymi. Ta fotometria wizualna polegała głównie na tym, żeby porównać jasność gwiazdy, która nas interesuje, z jasnością jakiejś innej gwiazdy. Można to robić gołym okiem, po prostu no ta gwiazda mi się wydaje jaśniejsza niż ta, ale tutaj były trochę takie metody usystematyzowania tego, polegające na dobraniu do odpowiednich gwiazd, porównania i tak dalej z odpowiednim odstępem, krokami, żeby to ocenić, jak patrzeć tu i tu, żeby oko się nie zmęczyło na przykład i dało się tak pracować. Później w czasach XVIII wieku, XIX wieku wymyślono na przykład fotometry lustrzane, gdzie można było sobie wyświetlić za pomocą zwierciadeł obrazy dwóch gwiazd, także widzimy je równocześnie i manipulując odległością tych luster od siebie, można było zmierzyć, o ile jedna gwiazda była słabsza od drugiej. Bo jak przybliżaliśmy lustro, to się obraz rozjaśniał, a jak żeśmy go odsuwali, to się ściemniał, więc żeśmy tak manipulowali nimi, aż te jasności wydawały się podobne. No i wtedy z odległości pomiędzy lustrami można było odczytać, obliczyć tą różnicę jasności między tymi gwiazdami. A też na podobnej zasadzie tutaj jest fotometr aperturowy wizualny, w tym przypadku wymyślony przez Pickeringa, nie znam nawet imienia tego pana, też XIX-wieczny astronom, chyba amerykański, ile dobrze pamiętam. W każdym razie tutaj można było przysłonę używać, żeby przyciemnić albo rozjaśnić obraz jednej gwiazdy. Znowu, aż się udało zgrać te jasności i wtedy z różnicy przysłon można było policzyć różnicę jasności. I to wbrew pozorom daje całkiem dokładne wyniki. Nie takie jak nowoczesne oczywiście, ale da się, dobry obserwator przy dobrych warunkach jest w stanie z dokładnością do 1/10 w skali magnitudo określić jasność gwiazdy. I tu mamy wykres gwiazdy zmiennej, gdzie te czarne punkty to są właśnie punkty pomiaru wizualnego. Są tacy ludzie, którzy to dzisiaj robią, amatorzy, którzy po prostu lubią tak, w ten sposób robić obserwacje i im właśnie tak to wychodzi. Widać, że rozrzut jest większy niż te zielone punkty. Te zielone punkty są elektronicznym pomiarem, ale kształt ogólny tej zmienności tej gwiazdy, czyli
zmian w ilości światła, które do nas od tej gwiazdy dociera, jest zachowany. I tym sposobem przez dużą część XVIII-XIX wieku były robione odkrycia właśnie gwiazd różnych rodzajów, wykazujące różne rodzaje zmienności w tym, ile tego światła do nas dociera. A za tym też prawdopodobnie zmianami fizycznymi, które powodowały te zmiany w jasności. Więc to był bardzo ważny jakby element posuwania tej całej nauki do przodu. Przeskoczę teraz o jeden poziom na fotometrię fotoelektryczną, bo zasady fotometrii na kliszach fotograficznej są bardziej zbliżone do tego, co robimy dzisiaj, więc te dwie rzeczy przedstawię obok siebie. Natomiast mniej więcej w połowie XX wieku, jak wymyślono lampy elektronowe, to udało się stworzyć coś, co się nazywa fotopowielacz. Tutaj na obrazku jest przykład takiego fotopowielacza. Niestety nie udało mi się przynieść Państwu coś, jak to wygląda fizycznie, no ale jest to taka rurka szklana, jak widać na tym obrazku, mniej więcej takiej średnicy. Były też większe, były mniejsze w miarę jak ta technologia się rozwijała. Co robi fotopowielacz? Fotopowielacz reaguje na wpadające na niego fotony, czyli cząsteczki światła, i zmienia je w elektrony i wzmacnia liczbę tych elektronów, to znaczy zwiększa, jeden foton powiedzmy wybija jeden elektron, ten elektron potem wybija więcej niż jeden kolejny elektron, czyli powiedzmy 3, czy 10, czy 100 i idzie taka lawina, to są te kolejne przegródki w tym. Za każdym razem jest to wzmocnienie. W ten sposób możemy wzmocnić bardzo słaby sygnał świetlny, czyli bardzo małą liczbę fotonów, cząsteczek światła, na bardzo dużą liczbę elektronów, taką, że już jesteśmy w stanie to zmierzyć. Tu jest schemat, tu jest wykres, jakie takie wyniki pomiarów w takim czymś można było wykonać. Dużo lepiej to wygląda niż te wizualne pomiary. I oczywiście można było to zautomatyzować, że to się samo zapisywało, nie trzeba było sobie to ręcznie robić, więc był to duży postęp wobec jakby tego, jak te pomiary były wykonywane. I znowu ten sam wzór tutaj nam działa, tylko w tym momencie zamiast natężenia światła, które mierzyliśmy wcześniej gołym okiem, mamy ile jest tych elektronów, bo to jest to samo, to jest proporcjonalne. Więc jak weźmiemy stosunek jednego do drugiego, no to wychodzi nam ten sam wynik i możemy po prostu podstawić ten strumień tych elektronów, ile tych elektronów mierzymy, jako taki analog tego, ile jest tego światła i z tego policzyć magnitudę i to działa. W ten sposób robiono pomiary no od lat powiedzmy mniej więcej 50. do powiedzmy lat 90. Tutaj dość, nawet jak już zaczęły istnieć kamery cyfrowe, to jeszcze to było używane, bo te wczesne kamery cyfrowe bardzo powoli reagowały w porównaniu z tym, więc jeżeli była jakaś taka szybka zmienność potrzebna, to tutaj fotopowielacz był bardziej potrzebny. Nie mam tego na slajdzie, ale dodam jeszcze, że te fotopowielacze, żeby wzmocnić tę liczbę tych elektronów, pracowały pod bardzo wysokim napięciem. Niekiedy kilka tysięcy volt, więc trzeba było mocno uważać, jak się nimi po ciemku działało przy teleskopie, żeby przypadkiem nie dotknąć nie tego kabelka, co trzeba, no bo można by się było zdziwić. No, więc tak fotometria fotoelektryczna. I teraz kolejny jakby krok dalej w tym, jak to wszystko działa. Dotychczas mierzyliśmy w zasadzie punktowo jasność. Widzimy punkcik na niebie, widzimy jasność tego punkcika, to był nasz pomiar. Tak samo fotopowielacz nie rozróżniał jakby kształtu. On widział tylko światło, wszystkie światło, które wchodziło mu jakby przez ten przód tego fotopowielacza było mierzone i nie rozróżniał jakby kształtu, jakby rozmiarów tego obiektu, na który patrzył.
Natomiast to, co się naprawdę dzieje przy obserwacji jakimkolwiek teleskopem, to jest, że my nie widzimy, nie obserwujemy punktów, tylko widzimy obraz rozmyty. Ten obraz jest rozmyty na dwa sposoby. Po pierwsze, mamy efekt dyfrakcji na szczelinie. Jeżeli Państwo widzieli kiedyś w szkole doświadczenie z laserem i laser jest skierowany na szczelinę, to pojawia się taki wzorek z paseczkami, który jest właśnie wzorem dyfrakcji na tej szczelinie. Jeżeli mamy pionową linię, no to są takie pionowe paseczki. Jeżeli mamy okrągłą szczelinę, czyli dziurkę, to się pojawiają takie kółka. Jasne w środku i potem takie pierścienie coraz słabsze. I to po lewej jest właśnie zdjęcie tego, jak to wygląda z lasera, a po prawej jest to samo, tylko że w przypadku gwiazdy, gdzie ta dziura, ta szczelina, to jest ten otwór teleskopu okrągły z przodu teleskopu. Dokładnie to samo się dzieje, tylko ponieważ to jest gwiazda i nic nie jest tak idealne jak w laboratorium, no to te pierścienie nie są często takie ładne, tak jak te, które wychodzą nam z lasera, ale one są. W astronomii one się nazywają dyskiem Airy'ego. Airy to był kolejny XIX-wieczny astronom, który ten efekt zaobserwował i opisał. Natomiast jest to dokładnie to samo, co dyfrakcja na szczelinie, którą laserem możemy sobie w szkole, w laboratorium, czy nawet w domu, jeżeli ktoś ma wskaźnik laserowy, zrobić. I to powoduje, że jakikolwiek obraz gwiazdy, który przez teleskop zaobserwujemy, będzie rozmyty, nigdy nie będzie punktem. Druga rzecz, która rozmywa obraz, i te dwie rzeczy jakby ze sobą nakładają się na siebie, to jest coś, co astronomowie nazywają seeing, czyli turbulencje w atmosferze. Jeżeli atmosfera ziemska, to powietrze nad nami się porusza, to powoduje migoczenie tych gwiazd. I to się objawia, gdybyśmy zrobili takie bardzo krótkie zdjęcia tego, co widzi nasza kamera, to byśmy zobaczyli, że właśnie są takie plamki i te plamki się rozmywają w taki większy obszar. Każda jedna taka mini plamka to jest tak naprawdę ten obraz tej gwiazdy, ale przez mikrosekundę. A jak nałożymy ich przez ileś sekund wiele, no to się robi taki cały duży rozmyty kształt tej gwiazdy. Dlatego też używamy teleskopów wyniesionych na orbitę poza atmosferę ziemską, typu teleskop Hubble'a, no bo wtedy ten efekt znika. Ale na Ziemi musimy sobie z nim radzić. Te dwie rzeczy razem ze sobą wzięte powodują, że jak zrobimy zdjęcie na czujniku dwuwymiarowym, czyli na przykład kliszy szklanej albo czujniku w kamerze czy w aparacie cyfrowym, to zobaczymy nie punkty, tylko właśnie takie placki takie okrągłe placki, które odwzorowują tą gwiazdę. Gdybyśmy zrobili przekrój tego, to zobaczymy, że jakby najjaśniejszy jest ten placek w środku, tam gdzie jest środek tego pierścienia, a potem to spada na boki i tak naprawdę to się w nieskończoność kończy, ale w którymś momencie to jest poniżej poziomu szumu, poniżej poziomu detekcji, wykrycia i nie jesteśmy już w stanie tego zmierzyć. Ale to, gdybyśmy zrobili takie wykresy, to by wyglądało jakby w ten sposób. Więc tutaj im wyższe to jest, tym jaśniejszy jest ta plamka w tym miejscu i ten punkt w dwóch wymiarach. I to możemy wykorzystać do tego, żeby zmierzyć jasność gwiazdy. Bo jeżeli popatrzymy, zaczniemy od kliszy fotograficznej. Klisza fotograficzna działa w ten sposób, że w emulsji, która jest nałożona na tą kliszę, są związki srebra. Pod wpływem światła i pod wpływem późniejszego wywołania tej kliszy w ciemni wytrącają się kryształki, małe kryształki srebra, które pozostają w tym miejscu, gdzie to światło na tą kliszę wpadło. To jest to, co tutaj jest po prawej na tym obrazku z pracy z 1904, która to wyjaśniała.
dla astronomów pokazany. I tam, gdzie tego światła jest więcej, tych kryształków jest więcej i są gęstsze. W związku z tym mamy dwa efekty. Po pierwsze, jaśniejsza gwiazda jest większa, wydaje się większa, no bo więcej tego jakby więcej tego tutaj wystaje jakby ponad tło i się zapisuje. A dwa, że w tym miejscu, gdybyśmy patrzyli pod mikroskopem, to ta warstwa tych kryształków jest grubsza, jest ich więcej i z tego możemy określić jasność tej gwiazd. I tutaj później można to było robić ręcznie, jakby wizualnie, później wymyślono, jak to robić elektronicznie, czymś, co się nazywa densytometrem, które po prostu mierzyło, ile jest tych kryształków srebrna na tej kliszy w tym miejscu. Później możecie sobie popatrzeć z bliska na tą kliszę, którą tutaj mam, to zobaczycie, jak ten efekt wygląda, ale być może stamtąd też niektórzy widzą, nie wiem, czy będzie widać, ale może jak tak to podtrzymam. Tu są po środku takie ciemniejsze plamki, to są bardzo jasne gwiazdy w pasie Oriona, a jak popatrzycie z bliska później, to tutaj jest wiele takich kropek, takich słabszych gwiazd, gdzie mniej tego srebrna się wytrąciło. I tutaj znowu działa to samo równanie Poksona, tylko teraz zamiast elektronów po prostu te wartości, które tu wchodzą, to są gęstości tego srebrna na tej kliszy. I znowu jesteśmy w stanie to przeliczyć na magnitudy, na skalę jasności. No. I to nas doprowadza w końcu do nowoczesnych metod. Czyli fotometrii cyfrowej, używając kamer, aparatów cyfrowych. Są dwa rodzaje tych czujników. Nazywają się CCD i CMOS. Jeżeli ktoś z Państwa ma aparat, albo kupował aparat, albo poszuka aparatu, to spotka się z tymi skrótami. Z naszego punktu widzenia dzisiaj nie jest istotna różnica pomiędzy nimi. Tutaj różnica jest w tym, jak te czujniki są odczytywane, jak te wartości są z nich pobierane jakby do komputera. Natomiast z naszego punktu widzenia możemy uznać, że one działają w przybliżeniu dobrym tak samo. To, co się dzieje, jest, że ten czujnik się składa z płytki krzemowej, która jest podzielona na siatkę, matrycę, to się czasami nazywa, i każdy z tych elementów to się nazywa piksel. To pochodzi z angielskiego skrótu picture element, czyli element obrazu. To też dotyczy monitorów, ekranów, takich rzeczy. I każdy z tych pikseli jest światłoczuły w taki specyficzny sposób, że jak pada na niego światło, to się wytwarzają tutaj elektrony. W czymś, co nazywamy studion potencjału. I one są tam uwięzione do momentu, kiedy nie zmienimy napięć na tym czujniku, na tym pikselu i wtedy te elektrony spływają w inną część tej elektroniki i możemy zliczyć, ile ich było. I znowu jesteśmy w stanie jakby przeliczyć te proporcje, ile tych było tych elektronów na to, ile było tego światła padające na ten jeden piksel. Ponieważ tych pikseli jest dużo i tworzą matrycę, to tworzymy już całe obrazy. Nie mierzymy punktowo, tylko tworzymy cały obraz tak samo jak na zdjęciu chemicznym na kliszy. I to, co otrzymujemy, to jest taka tabelka, coś w tym stylu, że tutaj mieliśmy 90 elektronów, to jest jaśniej, tutaj mieliśmy 30 elektronów, to jest mniejszy sygnał. I w ten sposób możemy jakby odtworzyć kształt tego, co na tego obrazu, który padał na ten czujnik. I tak działają aparaty cyfrowe i kamery cyfrowe, łącznie z tym, którą Pan tutaj nas nagrywa. Więc czym się różnią kamery astronomiczne od aparatów cyfrowych, jeżeli ta technologia tego czujnika jest ta sama? Otóż szczegółami wykonania tego czujnika. Tutaj jest dokładnie na stole ten model kamery, który tutaj mam na obrazku. I
Widzicie też, o ile większa jest od tego aparatu, który tu jest obok stoi. Po pierwsze, ta kamera jest monochromatyczna, czyli ona nie rejestruje kolorów, nie rejestruje barw. Jest czarno-biała. Aparaty cyfrowe są kolorowe, no bo chcemy mieć kolorowe zdjęcia. Ale dla astronomii, po pierwsze, wstawienie tutaj, zaraz wyjaśnię, jak kamery cyfrowe tworzą obrazy kolorowe, ale w tym momencie po prostu powiem, że to by po prostu nas ograniczyło, jak my ten kolor mierzymy i z dokładnością, jaką my mierzymy ten kolor i czułością, jaką my mierzymy ten kolor. Więc tego nie robimy, wynosimy to poza kamerę i zaraz wam pokażę, jak. Po drugie, ta kamera ma dużo większe te piksele niż aparat cyfrowy. W aparacie cyfrowym chodzi o to, żeby to zminiaturyzować. Dlatego teraz mamy, ten aparat jest taki mały, a ten, który mam w telefonie, który tam leży obok, jest jeszcze mniejszy, pomimo tego, że mam bardzo dużo pikseli. A w tym aparacie, w tej kamerze astronomicznej, tych pikseli jest mało, bo one są duże. Pomimo tego, że kamera jest fizyczna. Ta kamera tutaj ma 4 megapiksele, o ile się dobrze nie mylę, 2000 na 2000. Typowe kamery właśnie mają od 1 do 4. My chcemy, żeby te piksele były duże, żeby one były bardziej czułe. Po prostu. Bo to jest, tutaj jest taka zależność, że im mniejsze są te piksele, no to mniej światła zbierają, mniej jest sygnału. Więc my chcemy bardzo te czułe piksele, to powoduje, żeby one musiały być większe. Jest w nich większa ta studnia potencjału, o której mówiłem wcześniej. Poza tym są tutaj różne modyfikacje, które pomagają w tych pomiarach astronomicznych. Po pierwsze, możemy robić zdjęcia dowolnie długie. Możemy naświetlać minutami, nawet godzinami, jeżeli ktoś ma teleskop, który prowadzi na tyle dobrze za niebem, żeby to się nie rozmazało. Ta kamera jest specjalnie skonstruowana, żeby miała bardzo niski poziom szumu. I to we wszystkich elementach, wszystkich wzmacniaczach, całej elektronice, która tam jest wewnątrz, która tworzy jakby ten obraz i go rejestruje, jest jak najbardziej zminimalizowany poziom szumu. Na poziomie kilku elektronów na sekundę dodatkowych ponad ten sygnał ze światła. Szum w aparacie cyfrowym, jeżeli kiedyś zrobiliście zdjęcie na przykład komórką wieczorem, jak jest ciemno w pokoju, widzicie te kropeczki takie, no to jest właśnie ten szum. My tego szumu jako astronomowie nie chcemy i nasze kamery są zbudowane w taki sposób, żeby tego szumu nie mieć dużo, ale to też powoduje, że ta elektronika jest większa, bardziej rozbudowana, obszerna. Jest też aktywne chłodzenie. Tego nie widzicie stamtąd. Ale jak obrócę kamerę, to widzicie, że z tej strony jest radiator. Postaram się, żeby ona się nie przewróciła. Z tej strony jest radiator i są wentylatory i w środku jest moduł chłodzący. Jak ta kamera działa, to ona działa w temperaturach mniej więcej minus 25, minus 30 stopni Celsjusza. Znowu po to, żeby zminimalizować jak najbardziej ten poziom szumu, który ona generuje. A tego wszystkiego w aparacie cyfrowym, takim normalnym jakby nie ma. Tam chcemy mieć małe, żeby to było kompaktowe, chcemy mieć dużo tych pikseli, żeby mieć ładną rozdzielczość, chcemy, żeby to było kolorowe i ta czułość też jest taka, że my tą czułość regulujemy za pomocą ISO, jeżeli ktoś tam ustawiał sobie w swoim aparacie taki parametr, to nam pozwala na przykład robić zdjęcia, jak jest jaśni na zewnątrz czy ciemni, a to powoduje, że zakres tej czułości jest ograniczony. I na przykład jeżeli zrobimy na niskim ISO, ISO 100, ISO 200 zdjęcie, no to czasami może być na przykład niebo prześwietlone, czy jakieś jasne odbicie prześwietlone, czy biała koszulka może być prześwietlona. A w kamerze astronomicznej nie chcemy, żeby takie coś się działo i tam jest bardzo duży zakres tej czułości, także i bardzo słabe obiekty, i bardzo jasne obiekty na tym samym zdjęciu mieszczą się w tym zakresie czułości i nie są ani niedoświetlone, ani prześwietlone. No i teraz o tym, jak kolory są i w aparatach cyfrowych, i w kamerach astronomicznych odwzorowywane. W aparacie cyfrowym chcemy, żeby to wszystko było za pomocą jednego zdjęcia. Szybko, łatwo. W związku z tym każdy piksel ma indywidualny filtr kolorowy. To się nazywa matryca Bayera od człowieka, który to wymyślił. I jest taka siatka, taka szachownica kolorowych filtrów indywidualnie nad każdym pikselem. To pod mikroskopem widać.
To jest bardzo fajne, wygodne, to daje nam zdjęcie od razu kolorowe, ale to powoduje, że jeżeli popatrzymy na pojedynczy kolor, pojedynczą barwę, to są dziury. I tak naprawdę tutaj widzimy, że tutaj jest, nie wiem, czy to jest, który to jest kolor, pewnie zielony, że po prostu tu są przerwy pomiędzy tymi pikselami i to komputer musi sobie pomiędzy tym zgadywać tak naprawdę, co tam jest, interpolować. Znowu w astronomii tego nie chcemy. Chcemy mieć bardzo precyzyjne pomiary i nie chcemy, żeby na przykład gwiazdka czy jakiś inny mały obiekt, który być może i tak zajmuje tylko 2 czy 3 piksele na tym zdjęciu, żeby on akurat trafił pomiędzy w tę dziurę, bo stracimy ten sygnał, tą informację. Więc dlatego też właśnie chcemy, żeby kamery były monochromatyczne. Oczywiście barwa czasami jest nam potrzebna w astronomii i do tego używamy zewnętrznych filtrów szklanych. One są montowane w takim kole filtrów, to się obraca, możemy wybrać, przez które koło akurat kamera patrzy. Tu jest rozłożony, tu jest inna kamera, podobna do tej, ale inny model. I tu jest kamera, tu jest koło filtrów, tu jest system do ogniskowania i tu to wszystko byłoby powieszone na teleskopie. I możemy za pomocą tego zrobić zdjęcie, które tylko na przykład rejestruje światło czerwone, niebieskie czy zielone, w zależności od tego, który tu jest filtr ustawiony przed kamerą. Z tego można oczywiście później zrobić kolorowe zdjęcia i te zdjęcia, które czasami widzicie w internecie, na przykład to zdjęcie z teleskopu Hubble'a, w ten sposób były zrobione. Ale możemy też montować specjalne filtry, nie filtry zielone, niebieskie, czerwone, tak jak używamy do zdjęć na co dzień, ale specjalistyczne, które mierzą jakąś bardzo wąską część widma, na przykład emisję pasma wodoru albo tlenu, albo jakiegoś innego pierwiastka, który chcemy zbadać, gdzie on we wszechświecie jest. Więc tutaj możemy sobie dostosowywać to i dlatego też, to jest drugi powód, dlaczego te filtry są z zewnątrz kamery, no bo żebyśmy mogli je wymieniać w razie potrzeb. Dobra, już prawie kończymy. Jeszcze są 2 kroki, które musimy wykonać, zanim weźmiemy te nasze dane z tej kamery cyfrowej i przetworzymy je na wyniki naukowe. I po pierwsze musimy zrobić kalibrację. To jest znowu coś, co w sytuacji, kiedy robimy zdjęcia na co dzień naszym aparatem czy komórką, nie musimy robić, bo tutaj jest dużo światła. Więc jak są jakieś tam niedociągnięcia, to i tak nie będzie tego widać. Natomiast przy tych niskich natężeniach światła, które mamy w astronomii, to absolutnie, jeżeli chcemy najlepsze wyniki dostać, to musimy właśnie tego typu kalibrację zrobić. I są 3 kroki. Po pierwsze, odjęcie tak zwanego biasu, czyli poziomu bazowego liczby elektronów. Każda elektronika, taka matryca, zawsze ma jakiś taki minimalny poziom sygnału, który zawsze tam jest. Po prostu od włączenia go do prądu no musi tam jakiś tam poziom tego napięcia być i poziom tych elektronów być. On jest stały w bardzo dobrym przybliżeniu, więc możemy go po prostu odjąć. I robimy takie zdjęcie z zerowym czasem naświetlania i to po prostu odejmujemy. To jest bardzo proste. Drugie, co robimy, to odejmujemy tak zwany prąd ciemny. Jeżeli aparat robi zdjęcie przez jakiś czas, czy to są sekundy, czy minuty, to oprócz tego światła z zewnątrz, które się w nim zbiera, zbierają się też elektrony, które są generowane w wyniku ciepła wytwarzanego przez otoczenie i przez tą elektronikę. I to nazywamy prądem ciemnym, dlatego że nawet gdybyśmy zakryli ten aparat, to zawsze te elektrony się tam zaczną pojawiać. I one się kumulują z czasem, i im cieplejsza jest kamera, tym ich jest więcej. Dlatego też tą kamerę chłodzimy. Jeżeli zrobiliście kiedyś zdjęcie w nocy na długim czasie naświetlania na swojej cyfrówce, to ona też zrobi potem drugie takie zdjęcie automatycznie, czarne, i je odejmie. I to jest właśnie ten sam proces, tylko my to robimy jakby ręcznie i z większą dokładnością robimy więcej tych zdjęć, uśredniamy je i tak dalej, żeby to było jak najbardziej dokładne, ale to jest ten sam proces i chcemy odjąć właśnie ten sygnał, który tam się gromadził w wyniku ciepła otoczenia i ciepła kamery. I to się objawia, tu widzimy, że ten bias, ten poziom zerowy jest w zasadzie płaski, taki troszeczkę szumów jest, natomiast tutaj się pojawia taki dużo większy szum i on będzie, im bardziej ciepła będzie kamera albo im dłużej będzie naświetlała, tego będzie więcej, tego szumu. To chcemy też odjąć i usunąć.
I ostatni poziom kalibracji, który musimy zrobić, jeżeli chcemy jak najbardziej dokładne wyniki, to jest poprawka na flat field, czyli płaskie pole. I to każdy fizyczny czujnik nie jest idealny. Części tego czujnika po prostu w wyniku różnic produkcyjnych będą bardziej czułe, będą mniej czułe. I każdy system optyczny też nie jest idealny. I na przykład brzegi będą cieniowane. To, co tutaj widzimy, że rogi są ciemniejsze, a środek jest jaśniejszy, to jest cieniowanie po prostu przez teleskop, przez układ optyczny tego aparatu cyfrowego, tej kamery cyfrowej. I też tutaj na tym zdjęciu tego nie widać, ale gdyby były jakieś śmieci, jakieś pyłki na przykład leżały na kamerze czy na filtrach, to one by tutaj też były widoczne, też by rzucały cień. I tu robimy zdjęcie czegoś, co jest płasko oświetlone równomiernie, na przykład biała ściana albo niebo o zmierzchu, takie, że nie ma jeszcze gwiazd. Coś, co jest bardzo równomiernie oświetlone i to nam daje taki obraz jak tutaj i to po prostu też używamy do wykalibrowania jakby tego efektu i usunięcia tego efektu cieniowania tych zdjęć. I to nam, te rzeczy nam poprawiają jeszcze bardziej ten jakość tego wyniku, który uzyskujemy. No i teraz dochodzimy już po tych krokach kalibracyjnych do pomiaru jasności i robimy to w taki sposób. Mamy dwa sposoby, na które to można zrobić. Po pierwsze, pamiętamy, że w tej matrycy, w tej reprezentacji jest to w zasadzie taka siatka liczb i po prostu liczymy, sumujemy to, co jest w środku, tam, gdzie jest gwiazda i też sumujemy tutaj pierścień wokół, który będzie tłem nieba, bo tło nieba też nie jest całkowicie czarne, całkowicie ciemne. Zawsze jest jakieś tło, troszeczkę to świeci, czy to jest od efektu rozpraszania świateł ulicznych w naszej atmosferze, czy to jest efekt rozpraszania światła słonecznego na pyle poza atmosferą w Układzie Słonecznym. Zawsze jest jakieś tam dodatkowe światło, to też chcemy odjąć, jeżeli chcemy najbardziej dokładne wyniki mieć, więc robimy sobie takie pierścienie. Jeden pierścień na gwieździe, jedno kółko na gwieździe, jeden pierścień poza obszarem, gdzie wydaje nam się, że gwiazda jest. Zliczamy, sumujemy te liczby elektronów w jednym i drugim, odejmujemy to tło i mamy nasz pomiar. I znowu w tym przypadku konwersja do skali magnitudo odbywa się za pomocą tych pomiarów liczby elektronów w tym przypadku. To jest to, co nam odzwierciedla, ile jest tego światła. To jest metoda aperturowa, dlatego że mamy apertury, czyli te pierścienie. A druga metodą, którą się czasami używa, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś trochę trudniejsze warunki, jeżeli gwiazdy się nakładają na siebie na obrazie, na przykład tu widzimy na dole, że są dwie gwiazdki bardzo blisko siebie i tutaj wchodzi jedna w te pierścienie od tej drugiej, no to wtedy możemy dopasować kształt do tego profilu, do tego jakby wybruszenia tego sygnału, który tam mierzymy, no i w ten sposób policzyć, ile jest tych elektronów wewnątrz, tam, gdzie jest ta gwiazda, którą chcemy zmierzyć. No i to jest, ale to już jest, powiedzmy, może szczegół. W każdym razie tak czy tak dostajemy sumarycznie liczbę elektronów, które reprezentuje, ile światła spadło w to miejsce kamery od tej gwiazdy. No i to możemy przeliczyć znowu w tą skalę magnitudo, skalę wielkości gwiazdowej, którą używał Ptolemeusz 2000 lat temu i używamy do dzisiaj. I koniec, wynik. Mamy z tego właśnie te nasze pomiary. Tu akurat są dwie gwiazdy właśnie z mojej pracy doktorskiej. Ta po lewej jest w dużym obłoku Magellana, który tutaj jest na obrazku, ta po prawej jest w gromadzie kulistej, no, niedalekiej odległości na niebie. I widzicie, że tutaj jesteśmy w stanie osiągnąć już bardzo duże dokładności. Setne magnitudo, nawet tysięczne magnitudo dokładności pomiaru w porównaniu z tym, co byliśmy w stanie zrobić za pomocą gołego oka, czyli 1/10, o ile dobrze poszło. No i co z tym robimy dalej? No to już przechodzimy wtedy z astronomii do astrofizyki, czyli interpretacji tego, co powoduje, że jasność tej gwiazdy się zmienia w taki sposób, a nie inny. Tu akurat
to są gwiazdy zaćmieniowe, czyli układy dwóch gwiazd, gdzie jedna zasłania drugą z naszego punktu widzenia i stąd są te spadki jasności, a z kształtu tego możemy wnioskować coś o kształcie tych gwiazd, rozmiarach i innych parametrach, które nas interesują. Więc to jest ten nasz końcowy wynik. To był taki szybki przegląd, jak do tego dochodzimy ze światła gwiazd, jak to jest wszystko powiązane z tym, co robili starożytni Grecy 2000 lat temu. Mam nadzieję, że coś z tego Państwu się spodobało. Dziękuję. Zapraszam na pytania.